Ostatnio grając duety na pubach, od początku rundy czułem, że coś jest nie tak. Nie jestem mistrzem w Apex Legends, ale gram w tą grę od samego początku, no i coś tam strzelam. A to, na kogo trafiłem, było naprawdę bardzo dziwne. Postanowiłem więc sprawdzić statystyki graczy, których wyeliminowałem w tej rundzie. Sami zobaczcie, co wyszło. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. No i oczywiście zasubskrybować kanał, jeżeli jesteś nowy. Miłego oglądania! Załatwiłem wroga. Twojego lidera zabójstw, przyjacielu. Przeciwnik tam. Nadciągam. Ładuje osłony. Nadciąga replikator. Leci replikator, przyjaciele. Przyjaciele, strzelają do mnie. Super, od razu pierścień. Używam linię z hakiem. Ej, kradziej! Wróg w pobliżu. Przeładowuję. Ja się w ogóle nie leczył. Kontakt z wrogiem. Lina z hakiem w użyciu. Przeładowuję. Ładuję osłony. Cały oddział zabity. Kontakt z wrogiem. Przeładowuj. Wróg leży. Muszę użyć zestawu Feniksa. Czemu to tyle zajmuje? Właśnie wyeliminowaliśmy cały oddział. Fantastycznie! Fantastycznie!
Nie zrozumcie mnie źle, takie gierki gra się całkiem przyjemnie, ale patrząc z perspektywy drugiej strony, czyli osób, które dopiero teraz dołączają do Apexa, dla których to są pierwsze gry, no to trafianie w lobby na graczy z dużo wyższym levelem, z dużo wyższą rangą, nie musi być takie kolorowe. I powiem wam szczerze, że ja chyba również wolałbym grać z graczami na swoim poziomie, niż trafiać na takie bot lobby, nie obrażając nikogo, na osoby, które dopiero, tak jak powiedziałem, zaczynają swoją przygodę. Ja wiem, że rankedy są od tego i chwała za to, że Apex posiada tryb rankingowy, bo tam gracze są dobierani na podstawie rangi, ale być może w pubach ten matchmaking również powinien być trochę poprawiony. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapka w górę na pewno już zostawiona, a jeżeli ktoś zapomniał o subskrypcji, to teraz jest moment, żeby go kliknąć. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!